10. Zhangjiajie Glass Bridge. To niezwykła budowla i atrakcja turystyczna znajdująca się w Chinach. Jest to najdłuższy na świecie most ze szklaną i przezroczystą nawierzchnią. Most ma długość 530 metrów, 6 metrów szerokości, zawieszony jest na wysokości 260 metrów i może przechodzić po nim w tym samym czasie nawet 8 tysięcy osób. Spacer mostem zapewnia niezapomniane wrażenia, nie tylko z racji tego, że ma on przezroczysty spód oraz barierki, ale również dlatego, że jest on umiejscowiony w Zhangjiajie, czyli rejonie Chin, który był inspiracją dla Jamesa Cameruna podczas kręcenia filmu Avatar. 9. Jeddah Tower. Jest to wieżowiec, który po skończeniu jego budowy ma zdobyć tytuł najwyższego budynku na świecie i pobić swojego konkurenta, czyli obecnie najwyższy budynek, Burj Khalifa, o prawie 200 metrów. Jeddah Tower będzie pierwszym wieżowcem, którego wysokość przekroczy kilometr. Wielkość inwestycji w ten budynek to ponad 1,2 mld dolarów. W budynku znajdą się biura, hotel oraz luksusowe apartamenty. W budynku ma również powstać najwyżej położony taras widokowy na świecie, na wysokości 600 metrów. Budowę wieżowca rozpoczęto w 2012 roku, a zakończenie planowane jest na rok 2020. 8. The World Islands. Jest to stworzony ręką człowieka archipelag wysp, znajdujący się przy wybrzeżach Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Archipelag składa się z 300 wysepek, z których każda reprezentuje jeden z krajów na świecie, a całość ułożona jest podobnie do mapy całego globu. Średnia odległość między wyspami wynosi 100 metrów, a same wyspy zostały utworzone z 321 milionów metrów sześciennych piasku oraz 386 milionów ton kamieni. Cała inwestycja kosztowała 13 miliardów dolarów, a jej realizacja zajęła 10 lat. 7. Tunel bazowy Świętego Gotarda. Jest to tunel kolejowy w Alpach Szwajcarskich, liczy sobie 57 km długości, co czyni go najdłuższym zbudowanym tunelem na świecie. Został oddany do użytku 1 czerwca 2016 roku. Budowa tunelu zajęła 13 lat i kosztowała 11 miliardów euro. Aby wykonać tunel, maszyny drążące musiały usunąć skały ważące 4 razy więcej niż piramida Cheopsa. Tunel składa się z dwóch niezależnych wydrążeń o przekroju koła. Każde ma ponad 9 metrów średnicy, a są one oddalone od siebie o 40 metrów. Wydrążenia są połączone ze sobą korytarzami ewakuacyjnymi co 325 metrów, co zapewnia możliwość szybkiej ewakuacji w razie niebezpieczeństwa. Niestety, w czasie budowy zginęło 9 robotników. 6. Sky City, Changsha. Jest to projekt drapacza chmur, jaki ma stanąć w mieście Changsha w Chinach. Ma on docelowo stać się najwyższym budynkiem na świecie, wyprzedzając Burj Khalifa. Najbardziej niesamowitym w całej konstrukcji jest fakt, że firma mająca wykonać wieżowiec zapewniła, że postawi go w ciągu niecałych 3 miesięcy. Tak krótki czas miał być możliwy dzięki wykorzystaniu prefabrykatów wykonanych wcześniej, z których to właśnie miał zostać ułożony budynek już na placu budowy. Niestety obecnie od prawie 4 lat prace nie posuwają się do przodu. Niedługo po wmurowaniu kamienia węgielnego zawieszono całe przedsięwzięcie z uwagi na niestabilność podłoża. 5. Abraj Kudai. Jest to hotel, którego otwarcie planowane jest na ten rok. Mieści się on w mieście Mekka w Arabii Saudyjskiej. Ma to być największy hotel na świecie i składać się z 12 budynków o wysokości 45 pięter. Docelowo hotel ma liczyć sobie 10 tysięcy pokoi, 70 niezależnych restauracji i 5 lotnisk dla helikopterów. 10 z 12 budynków ma mieścić hotele o standardzie 4 gwiazdek, natomiast w pozostałych 2 budynkach mają mieścić się apartamenty dla bardziej wymagającej klienteli, a standard ma liczyć sobie 5 gwiazdek. Całkowity koszt budowy kompleksu ma oscylować w granicach 3,5 miliarda dolarów.
4. Dubai Towers. Ma to być kompleks 4 drapaczy chmur wybudowany w Dubaju. Prace rozpoczęły się w 2016 roku po licznych opóźnieniach, a całość ma zostać skończona w 2020 roku. Jednak obecnie cała budowa jest ponownie wstrzymana. Kompleks ma składać się z 4 budynków o wysokościach od 57 do 94 pięter. Wysokość budynków niestety nie została podana do wiadomości publicznej, jednak przypuszcza się, że najwyższy będzie miał około 400 metrów. Również dokładne przeznaczenie budynków nie jest znane. Przypuszcza się, że będą się w nich mieściły biura, pokoje hotelowe, luksusowe apartamenty oraz restauracje. 3. Falcon City of Wonders. Znowu Dubaj i znowu kolejny niesamowity projekt. Tym razem całe luksusowe osiedle, na które mają składać się luksusowe wille, apartamentowce, sklepy, hotele, biurowce, luksusowe restauracje, siłownie oraz spa, szkoły i parki. Na terenie osiedla ma stanąć nawet kopia francuskiej wieży Eiffla. Oprócz tego inwestor zaprezentował projekt parku piramid, jaki ma zostać stworzony na osiedlu. W parku mają znajdować się powierzchnie handlowe, powierzchnie rozrywkowe, biura oraz apartamenty. Całość ma zostać zamknięta w czymś przypominającym właśnie wielką przeszkloną piramidę. 2. Crystal Island. Tym razem Rosja i planowany projekt w Moskwie. Ma mieć powierzchnię 2,5 miliona metrów kwadratowych i wysokość 450 metrów. Budynek ma również posiadać innowacyjną strukturę chroniącą go przed surowym rosyjskim klimatem, stworzoną w celu minimalizacji strat ciepła zimą oraz maksymalizacji wydajności klimatyzacji latem. Konstrukcja ma być wkomponowana w park wypoczynkowy, który również docelowo ma być zapełniony obiektami użytkowymi, takimi jak biura, sklepy oraz restauracje. W samym Crystal Building mają znajdować się luksusowe apartamenty, hotele, galerie sztuki, teatry, powierzchnie biurowe, a nawet internat dla dzieci najbardziej zamożnych rosyjskich biznesmenów. 1. Shimizu Megacity Pyramid. Miejsce pierwsze i najbardziej niesamowita konstrukcja dotychczas zaprojektowana przez człowieka. Mianowicie całe miasto zamknięte w potężnej szklanej piramidzie. Całość ma stanąć w Zatoce Tokijskiej w Japonii. Piramida docelowo ma być ponad 2 razy wyższa od najwyższego obecnie budynku na świecie i liczyć sobie ponad 2 kilometry wysokości. W środku ma mieścić się całe niezależne miasto pełne wszelkich udogodnień, jakie można sobie tylko wyobrazić. Pomiędzy poziomami piramidy mają kursować specjalne windy, ruchome schody oraz specjalna innowacyjna kolej. Niestety całość na chwilę obecną nie może zostać wybudowana, póki co trwają prace nad stworzeniem materiałów odpowiednio wytrzymałych do stworzenia takiej konstrukcji. Jednak, jak zapewnia inwestor, powstanie Mega City Pyramid jest tylko kwestią czasu. Dziękujemy za oglądanie, a jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij wbić na nasz fanpage, gdzie będziesz mógł zobaczyć kulisy powstawania naszych filmów.